oddychać. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym posiedzeniu, na drugim posiedzeniu w nowym roku, w 2014. Serdecznie witam wszystkich członków, pani Koronkę i witam nasze panie ze środka pomocy społecznej. Proponuję dziś następujący porządek. Punkt pierwszy. Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2013. Punkt drugi. Informacja z ośrodka pomocy społecznej. Punkt trzeci. Imprezy plastycznej poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Punkt czwarty. Powołanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Rudnikach. Punkt piąty. Pisma skierowane do komisji. I punkt szósty. Sprawy różne. Tym wolne wnioski, ustalenie terminu zaproszenie i przyjęcie protokołu. Czy państwo jakieś macie dodatkowe inne uwagi? Goście mamy się? Jakiś? Oprócz tych terminów. Wszystko po pani się pojawiły, musiałem stawić. A są tak, wiesz. Nie, ja widziałam, tylko nie widziałam, czy pani się. Proszę państwa, ja proponuję. Przyjmujemy, tak? Tak, tak jest. Dziękuję bardzo. Ja proponuję dla oszczędności pracy pań, bo tu będę mieć z pół godziny, żebyśmy udzielili głos szanownym paniom. Sprawa 18. Troszeczkę było już informowane na innych komisjach. W każdym razie bardzo bym prosił, żebyście pani przybliżyli problem, który w tym roku 2013 jako nowość czeka. Proszę bardzo. Oddaję głos, nie wiem, która pani kolejna. To ja zacznę pierwsza. Skonieczna Aleksandra, jestem pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Miło mi jest poinformować, że od grudnia ubiegłego roku w ramach projektu, w ramach konkursu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich udało nam się uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie w naszej gminie pilotażu MLW, czyli modelu lokalnej współpracy. Groźnie brzmi, natomiast polega na tym, żeby ze wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, którzy są w naszej gminie, zawiązać partnerstwo na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ostatecznym celem tego pilotażu jest jak gdyby osadzenie klubu integracji społecznej, który działa na terenie naszej gminy, w takich strukturach finansowania samorządów. Do tej pory wszystkie pieniążki na działalność klubu integracji społecznej były pozyskiwane z zewnętrznych źródeł. Natomiast ten pilotaż prowadzony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ma doprowadzić do tego, że kluby integracji społecznej, które powstały do tej pory, mają być przejęte do dofinansowania przez samorządy. Dwa słowa na temat samego projektu. Projekt będzie trwał od grudnia ubiegłego roku do sierpnia tego roku i w ostatecznej formie ma zjednoczyć 42 osoby, w tym 20 pracowników socjalnych, 15 przedstawicieli administracji publicznej i 5 przedstawicieli NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych. Z tych 42 osób jak gdyby wyłoniony został zespół synergii lokalnej, który na spotkaniach ma opracować raporty, które w ostateczności stworzą taki pakt na rzecz lokalnej współpracy w naszej gminie i na bazie którego to będzie później funkcjonował Klub Integracji Społecznej. Tak jak mówię, do tej pory Kluby Integracji Społecznej są określone jako najlepsze narzędzie, jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem społecznym, jeśli chodzi o reintegrację zawodową i społeczną osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego też bardzo zależy nam na tym, żebyście również panowie, jako przedstawiciele Rady Miejskiej, przystąpili do naszego partnerstwa, uczestniczyli w naszych spotkaniach, podsuwali nam pomysły i żebyśmy mogli czerpać również z panów doświadczeń. Powiem tyle, Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu działa od 2008 roku. Pierwszą uchwałę jakby podjęto odnośnie Klubu Integracji Społecznej mamy z czerwca 2011 roku. I od tego czasu możemy powiedzieć, że prężnie działamy, dlatego że były realizowane dwa projekty. Pierwszy to był tłuszczański KIS, dwuletni projekt, w którym udział wzięło 112 osób. Z tych 112 osób 32 osoby podjęły zatrudnienie. Było to albo zatrudnienie na wolnym rynku pracy, były to staże, prace społecznie użyteczne. Mieliśmy tutaj porozumienie z Urzędem Pracy.
A drugim projektem, który realizowaliśmy właśnie na przestrzeni tamtego roku i troszeczkę tego roku, to jest projekt Kobieta Aktywna i tutaj miałyśmy 10 pań, z których już jakby 5 podjęło zatrudnienie, czyli mamy 50% takiego pewnego sukcesu. Także no tutaj liczymy na to, ponieważ nie mamy takiego tak stabilnego finansowania współpracy społecznej, między innymi po to właśnie wdrażamy model lokalnej współpracy, że może uda nam się tutaj nawiązać jakąś współpracę z samorządem, która nam jakby pozwoli uzyskać taką stabilność finansową. Jeszcze powiem może tyle, że w ogóle my tutaj w powiecie wołomińskim jesteśmy jedyną gminą, która posiada klub integracji społecznej. Natomiast w całej Polsce jest zarejestrowanych 112 klubów integracji społecznej, czyli to wcale nie jest dużo. I jeszcze taka fajna informacja, myślę, że ten pilotaż, o którym mówimy, jest przeprowadzony w 8 gminach w Polsce. Także to jest też dla nas taki sprawdzian. Sprawdzian tego, co do tej pory zrobiliśmy, sprawdzian tego, co możemy zrobić dalej. W ubiegły piątek było pierwsze spotkanie osób, które zadeklarowały wstępnie, że chciałoby wziąć udział w tym projekcie. Był fantastyczny prowadzący, ponieważ mamy wsparcie u pana Andrzeja Trzecieckiego. To jest osoba, która tworzyła KIS-y, tworzyła projekty, tworzyła programy, które dotyczą klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej. Od wielu lat zajmuje się. Od wielu lat, tak. To jest był pracownik Departamentu Pomocy Integracji Społecznej, w tej chwili pracownik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, więc możemy tak naprawdę u źródła czerpać wiedzę na ten temat i dlatego też myślimy, że te 9 miesięcy, podczas których będziemy realizować ten projekt, wykorzystamy jak najlepiej i jak najlepiej przysłuży się to po prostu. Właśnie, ja chciałabym tylko dodać, że jeszcze Klub Integracji Społecznej jest takim miejscem, które daje nam zaplecze wielu specjalistów, tak? Między innymi psychologa, doradcę zawodowego, trenera pracy. I jakby odciążamy tutaj z tego obowiązku Urząd Pracy, troszeczkę wspomagamy, tak, tej reintegracji społeczno-zawodowej, więc jakby no, finansowanie Klubu Integracji Społecznej mogłoby nam się przyczynić do tego, że po prostu tak więcej ludzi po prostu przejdzie pozytywnie tą reintegrację społeczną lub zawodową. To zdaje przede wszystkim wielotorowe wsparcie, tak, tam jest i szkolenia, tak jak mieliśmy my. I dużo godzin doradztwa, tak. I doradztwo indywidualne i grupowe, co też jest ważne. Takim fajnym momentem było przy pierwszym tym dużym projekcie naszym KIS-owskim, że w pewnym momencie grupy po prostu utworzyły się jako takie samopomocowe, tak? Więc ludzie mieli miejsce, żeby się spotkać, wymienić doświadczenia, czy po prostu porozmawiać ze sobą, tak? Wyjść z domu, co jest też w niektórych przypadkach, na przykład kiedy kobieta jest 11 lat bez pracy i jest w domu, to dla niej wyjście z domu i taki wejście w rytm codzienności jest bardzo, bardzo potrzebne. Także tak jak mówię, liczymy bardzo na wsparcie. Czyli podsumowując, chodzi o pieniądze. To znaczy nie, chodzi przede wszystkim o to, że w dalszej perspektywie wchodzą w grę pieniądze. Jakie to pieniądze by wchodziły? To wszystko zależy od tego, jakie wsparcie przygotowujemy, tak? Ponieważ każde wsparcie, które jest proponowane w KIS-ie, jest poprzedzane diagnozą. Tak naprawdę ono wtedy jest na bieżąco określone w jakichś ramach, tak, finansowych, pieniężnych. Pamiętasz, to był pańskizm mniej więcej, jaka to no właśnie, tam w tej chwili, jeśli chodzi o sam wynajem na przykład lokalu, to jest miesięcznie 2400. 2400, dokładnie. To jest sam wynajem, tak? Mhm. Natomiast większość poradnictwa, większość kursów do tej pory to były środki zewnętrzne. I teraz też złożyliśmy taki projekt do Mazowieckiej Jednostki. To jest projekt na półtora roku. Przeszedł formalną ocenę. Czekamy na jak gdyby formalną ocenę. Mamy nadzieję, że ten projekt przejdzie i znowu będą jak gdyby zewnętrzne środki, tak, żeby nie obciążać tutaj budżetu na poradnictwo. Tam też jest zaplanowane bardzo dużo godzin różnego typu poradnictwa. No właśnie, dlatego trudno jest określić, prawda, taki zasób, tak? Czy jakieś konsultacje z burmistrzem były już w sprawdzie? To na szczeblu pani kierownicy trzeba zadać to pytanie. A ten lokal, o którym pani mówimy, to jest ten lokal tutaj? Tak. Duża tam jest powierzchnia? Duża powierzchnia. Tam jest sala na górze i jeden pokój, my teraz wynajmujemy, to ja myślę, że sala około 30 metrów ma pewnie. I to ma niedużo, pewnie z 6-8 metrów.
No to 2400 miesięcznie jest, tak? Znaczy nie wiem, może nie jestem na bieżąco z cenami, ale chyba jest drogo, jak na puszczy. No chyba też nie mieliśmy zbyt dużego wyboru, tak? Jeżeli tam co dzień, oddałem się jakieś powiedzmy spotkanie, czy tak. Znaczy w tej teraz... chwili jest to uwarunkowane od projektów, tak? Od wsparcia zewnętrznego. Do końca grudnia był do końca grudnia normalnie były wykorzystywane codziennie. To może też do pani kierownik temat, ale w takiej przy okazji będzie trzeba poruszyć może, bo za chwilę tutaj tych lokali w mieście, jeszcze kilka tych budynków, jak się wykończy, tych lokali będzie w mieście będzie tyle, dużo. Że pewnie za mniejsze pieniądze jakąś ciekawszą lokalizację będzie można zdobyć. Jaka powierzchnia jest potrzebna przede wszystkim? Może od tego zacznijmy. No, tutaj pani na pewno jest potrzebna sala, ja tak? Duża sala taka warsztatowa, czyli ja myślę, że musiałaby być to sala taka, jaką teraz dysponujemy, czyli 30 metrów, plus pomieszczenie biurowe. Na poradnictwo, ponieważ poradnictwo indywidualne musi się odbywać tak w zamkniętym pomieszczeniu. Tak, taki lokal jest spółdzielny mieszkaniowy. Nie, bo tam też jest spory lokal, stoi pusty i po prostu na pewno by było... To znaczy w Centrum Kultury mamy w tej chwili klub PIK nasz, tak? I tam prowadzimy też poradnictwo, prowadzimy szkolenia, prowadzimy spotkania w ramach naszego systemowego projektu dużego. I tam są też cały czas, codziennie, o określonych godzinach spotkania. No bo 2400 to jest sporo, no powiem, że sporo. No, nie, bo ja... Czy ona do tej pory, tak jak mówię, częściowo, czy nawet jakby... Tak, to była... Nie, rozumiem, że to nie było problemu. Na pewno w momencie, kiedy KIS będzie musiał przejść jako obciążenie, tak, budżetu, no to wtedy trzeba pewnie w jakiś sposób. Własność to jest czyja? Tak, pan. Dobrze, ja mam pytanie. Lokal był, przepraszam, jeszcze panie profesorze, tamten lokal był wyremontowany też ze środków pozyskanych, tak? Dostosowany do tego, żeby mogły się tam odbywać warsztaty, spotkania. No i żeby stał się takim miejscem integracji społecznej, tak? Żeby ludzie mogli z tego korzystać. Tam jest dostęp do prasy, kawa, herbata, takie rzeczy. I schody dziś dużo. Ja mam takie pytanie. I nieco chłodno. Czy materiał, który każdy radny otrzymał w tym roku, w 2013 roku, pod tytułem Zasoby Pomocy Społecznej, czy to jest w ramach tego, czy to jest rozszerzenie? Zasoby Pomocy Społecznej to jest w ogóle dokument, który został stworzony po to, żeby zbadać właśnie Zasoby Pomocy Społecznej w 2012 roku. I na tym dokumencie opiera się wszystkie projekty, które są kierowane dla klientów pomocy społecznej. To jest taki nasz elementarz, taka nasza Biblia. I też czyli na tej to podstawie... wypłynęło? Tego. To jedno z drugiego wypływa, tak. Tam też jest mowa o próbach integracji społecznej, o wsparciu, które powinno być kierowane do klientów ośrodków pomocy społecznej. Dobrze. Ja mam... Ale jaka wstępna diagnoza była, bo skoro został ten projekt napisany, tak? Tak, no generalnie od 2011 roku, tak, my widzimy cały czas potrzebę, dlatego też te projekty były składane i dopóki jakby było finansowanie, to nie było problemu, prawda? Problem jest jakby w tym roku, ponieważ to finansowanie się skończyło. Nie, no, i generalnie chcielibyśmy, żeby ta stabilność finansowa przez jakiś czas potem... Tak, prawda? Sytuacja będzie z przedszkolami, co do szkoły. Tak jest. To znaczy jest w ten sposób, że w momencie, kiedy był tłuszczański KIS i tam było to poradnictwo, szczególnie prawne na przykład, dostępne dla w ogóle mieszkańców gminy naszej. Po zakończeniu projektu, kiedy skończyły się pieniążki i skończyło się poradnictwo, no to jest rok, mija od tego momentu za chwilę, a cały czas na przykład jest zapotrzebowanie, przychodzą ludzie, pytają, gdzie można skorzystać, tak? Jest coś takiego, że to poradnictwo świadczone trochę w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej, no bo KIS jest w statucie, tak? Ośrodka Pomocy Społecznej, czy też Pomocy Dziecku i Rodzinie. Tak jakby w odbiorze osób, czy mieszkańców gminy daje taką... jest takie rzetelne, po prostu tak jakby Ośrodek Pomocy Społecznej swoją... Dopracowaliśmy sobie pewną renomę, pewną markę, tak powiem. I jak gdyby... To znaczy są oczekiwania, bo to Ośrodek Pomocy Społecznej... Tak, a i też jak gdyby myślę sobie, że tym, tak, tym oczekiwaniom też myślę, że Ośrodek... Są potrzebujący i idą do OPS-u, tak? Są potrzebujący, od razu czują, że mają tam przy złożyć. Tak, dokładnie tak. Dobrze, a ja jeszcze takie formalne pytanie. Czy KIS jest na pojęciu samorządowego czy pozarządowego? Wszystko zmierza do tego, żeby KIS, Klub Integracji Społecznej, był w samorządzie, tak? Natomiast ten model lokalnej który w tej chwili wypracowujemy, zmierza do tego przez stowarzyszenie. Nie jest przez stowarzyszenie, nie jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzony. Jak gdyby ten model lokalnej współpracy ma zmierzać ku temu, żeby
w działalność KIS-u angażowały się również organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, na przykład w ten sposób, że po jakiejś ścieżce, którą dany klient ośrodka pomocy społecznej przejdzie w KIS-ie, czyli po aktywizacji zawodowej, po szkoleniach, tak, mógł na przykład u jakiegoś przedsiębiorcy znaleźć zatrudnienie, bo to na tym polega. To jest najważniejsze, tak? A wszyscy wiemy, że najlepsze rezultaty uzyskuje się wtedy, kiedy się rozmawia po prostu, tak? Na równym poziomie, tak, rozmawiam z przedsiębiorcą, ze stowarzyszeniem, oczywiście. Bo do czego zmierzam? Były programy w 2013 roku, do któregoś tam grudnia. Jeśli by to była organizacja pozarządowa, no to miałaby prawo startu, a tak, no to... Ale my jako Ośrodek Pomocy Społecznej również w projektach ministerialnych skierowanych do klubów integracji społecznej są specjalne programy duże. Generalnie wszystkie konkursy tak skierowane, w których możemy brać udział, są składane... Nie, ja mówię tu o lokalnych. Zawsze otrzymujemy, jak gdyby, tak, ten grant na działalność. To ja mam tyle, proszę bardzo, co koledzy. Nie, ja chciałem się dowiedzieć, czy tak zwane te dobre praktyki, bo mówiliście Pani, że 8, nie dobrze usłyszałem, 8 dni prowadzi pilotaż, tak. No właśnie, macie jakiś kontakt? Pierwsze spotkanie mamy właśnie w piątek. Aha, czyli dopiero się też integrujecie, tak? Tak, tak, tak. No tak. A z Mazowieckiego jeszcze ktoś jest, czy...? Nie ma z Mazowieckiego. Nie ma. Myślę, że tutaj na pewno jest z naszej strony przychylność, co nie? Kwestia jest tylko tych kosztów, tak? Bo to trzeba dostać pieniądze w jakiś sposób w budżecie, tak? W tym programie jeszcze, Panie Waldemarze, jest przewidziana wizyta studyjna. Co? Która jak gdyby ma pokazać, tak? Te dobre praktyki. My byłyśmy na przykład, że to się udało, w Chełmie. Tak? W Chełmie byłyśmy? Tak, w Chełmie bodajże. Tam patrzyłyśmy na to, jak działa KIS, jak działa CIS. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, w zupełności, absolutnie nie. Przede wszystkim też byliśmy w Iławie, gdzie na przykład był KIS dla 18 osób, gdzie u nas nasz tłuszczański KIS 112 osób, plus dodatkowe jeszcze osoby, więc takie niewydawane. Też rezultaty są zupełnie. Nie, no tak. Tak? Proszę bardzo. No dobrze, o jakich pieniądzach może być mowa? Właśnie mówię, to kwestia jest tej kwoty, oszacowania tej kwoty. No ja myślę, że tutaj najlepiej by było ustalić to z naszą panią kierownik, tak? Bo no, tak jak mówię, to czy możemy poprosić panią Kasię taki tutaj? Tylko nie ma jej się. Znaczy nie, jakby nie się, bo żeby się przygotowała w ten sposób, żeby powiedzmy już to mniej było... I to by poszło na każdą komisję wtedy. Bo to musi być. Przede wszystkim musi być... Tak, bo z jednej strony mówicie, że późno i racja, że no wrzesień, grudzień załatwiasz te sprawy, ale no tak, już... zależy jakich pieniądzach mowa, bo przecież no będzie tak. Nadwyżka budżetowa pewnie w marcu, tydniu nadwyżka jest rezerwa, to przy... Tak jak było wczoraj z tym, a propos tego dowozu ze świetlicy środowiskowej, prawda? Tak. Dowozu dla tych dzieci, te środki, że mają być przydzielone dodatkowo. Z tej nadwyżki, która mi się rozliczała. Kwestia jest kwoty, tak? Jasne, to jest wszystko. Jasne, czy stać, powiedzmy, na dzień dzisiejszy gminę, czy nie? Dobrze. My jesteśmy przychylni. Tak jak Panie słyszały, komisja jest przychylna, a szkoda, że to... Szkoda, że przed budżetem wcześniej. No właśnie. I tu, nie wiem, nawiążemy kontakt z Panią, albo Panie, tu przedłożę Pani Kasi, żeby to wykalkulowała, oprogramowała. I na każdą komisję przedłożymy i wtedy będziemy... No to musi być wiadomo wcześniej, że projekty się kończą, jeżeli powiedzmy jest to jakiś efekt, powiedzmy, dało. Wiadomo, że to będzie kontynuowane, więc trzeba wcześniej reagować, tak? Oczywiście, przed budżetem. Wobec tego pozwolimy sobie też na najbliższe spotkanie. Ono będzie w marcu naszego zespołu Synergii Lokalnej. Zaprosić panów. Będziemy miały już pierwszy raport już, jakby z tego, co zrobiliśmy. Im bliżej będzie, tym, ponieważ to będzie przedstawiciel Urzędu Pracy i Centrum Kultury i Biblioteki, także... Bo ja przepraszam, jeśli można jedną rzecz tylko powiedzieć, bo dlatego powiedziałem, że przedbudżetową, bo mieliśmy sytuację taką, już nie będę chodził w szczegóły, ale była sytuacja taka, że obdarowani nie byli, znaczy jedna z osób obdarowanych powiedziała, że mi niepotrzebne te pieniądze, to chyba koledzy, może część kolegów słyszała taką odpowiedź na sesji. I to wtedy też przykro słuchać, powiedziało mi się, no gdy było wiadomo, no to tylu innych jest, którzy powiedzą, że są potrzebujący. Dobrze, ja serdecznie Panią dziękuję za tą inicjatywę. Bardzo dziękuję. Tym bardziej cieszy, że to 8 gmin, a w całości 112 klubów, żebyśmy nie wypadli z tych. No właśnie nie możemy. Troszeczkę klubów niestety wypadło właśnie przez to, że skończyły się projekty. No tak, i nie ma właśnie tego, żeby finansowania. No i figa, tak? Nawet nie było
tego klimatu. Chciałem procent policzyć, ale ciężko. 8 z 3400 gmin, to nie wiem, jaki to procent wyjdzie. Takie wychodzą mi ułamki, że mogę się pomylić. No, także. Dobrze. Gratulujemy i pozdrawiamy wszystkich. Wytrwałości. Dziękujemy. Wytrwałości społecznej. No, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Proszę Państwa, przejdziemy do punktu pierwszego. Tak jak była dyskusja na poprzednich dwóch naszych posiedzeniach, ja tu zebrałem z protokołu wszystkie nasze sprawy, tematy. Czy jakieś jeszcze dodatkowe sprawy Państwo macie? Do sprawozdania, które nie, no to czytamy, tak? To w takim razie, Pani Przewodnicząca, ja mam prośbę. To, co Pani masz do sesji, a ja tutaj mam, odbiłem. I każdy złoży swój podpis i do protokołu, no. Czyli przyjęcie. Czyli uważam, że zapoznaliśmy się, tak? Tak. Jeszcze raz i do podpisu. Dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do powołania Społecznego Komitetu Pomnika w Rudnikach. Ja poprosiłem Pana Sekretarza, ale może on znajdzie tyle czasu. Nie widziałem go dziś. Jest, czy był, czy nie był. Był, ale nie był. To ewentualnie jeszcze poprosił później Tomka. Dobrze, później, bo ja wczoraj sygnalizowałem dwukrotnie i miał. Proszę? To pozwólmy rozmawiać. Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, ja przechodzę do spraw różnych, które skierowane były do komisji. Proszę bardzo, możesz zaprezentować pisma kolego? No mogę. Proszę, jeśli możesz to. A ja nie pan to nie podnoszę to pismo, co tam pisałam. Punkt piąty, przeskoczyliśmy. Wiem, ale te pisma z karteczką były czy nie były? Teraz. Nie były. To są takie na komisji rewizji nie były. Proszę bardzo. Znaczy to są pisma skierowane do... A to jest na innych komisjach były. Proszę burmistrza, przewodniczącego rady. No, proszę kolejny. Pierwsze dotyczy ulicy Zagłoby. Zwracam się z prośbą o otwierdzenie nawierzchni naszej ulicy. We wrześniu 2000 składaliśmy pismo do pana burmistrza w tej sprawie. Wprowadzona ulica, wprawdzie ulica została wyrównana, ale jej stan jest po pierwszych opadach uległ strasznemu zniszczeniu. Ponownie otworzyły się wyboje, a w okresie jesiennej wiosennej ulica jest praktycznie nieprzejezdna. Pieniądze przydaliśmy na To jest w naszym okręgu ta ulica. Ja rozmawiałem tam z przewodniczącym, znaczy wiceprzewodniczącym naszego. Bardzo aktywni ci mieszkańcy. Naszego osiedla. I kolego radny. Już mówię. Pieniądze na sesji poszły. Tak, na dziękuję bardzo. Tak. Ale ja to nie dziękuję, bo też kolega głosował. Ja też głosowałem. Wiem, do tego powiedzieć, że 10 tysięcy zostało przeznaczone na projekt, bo najpierw musimy zacząć od projektu. Ja mówiłem panu Tatkowi Michalkowi, wiceprzewodniczącemu Rady Osiedla, że najpierw trzeba zrobić projekt, a później będziemy myśleć o dalszej sytuacji. Bo on tam proponował, że może by zrobił to z kostki, może by zrobił to z jakiś tam. A to nie jest zły pomysł z kostka. Wartościowo, bo chodzi o to, że jeśli zrobi się ciąg pieszojezdny od razu, nie planując chodnika osobno, to na przyszłość jest koszniejszy. Ale specjaliści określić. Ale słuchajcie, jak to jest, przecież wiecie, jak jest ta ulica. No, to jest jedyna laborka chodnika. Końcówka. Tak. Tak. To się robi tak, kładzie się kostkę, oznacza ciąg pieszojezdny, stawia znak 30 i pójdzie metalę. Pytanie pierwsze. Czy my proponujemy, znaczy, panie Robercie, najpierw wykonamy projekt, później będzie proponowany. Jest sugestia mieszkańców, że może być to zrobione z kostki. Ale nie, tu pan Robert słusznie podsunął. Ciąg pieszo jezdny. Ciąg pieszo jezdny byłoby idealnie zrobić z kostki. Sugerujemy, a nie specjaliści. Koszty będą niższe niż asfaltu, mamy wtedy chodnik z głowy, stawiamy znak 30. To jest ulica. Ta ulica jest. Jest ulica? Przed przejazdem się jeździ na boki. Skręca się w lewo. Jadąc do Włomina, jadąc do Włomina, jeśli skręci pani na Borki, to przed przejazdem na torach warszawskich w lewo jest. No pani Karolinko, nie wiesz pani, gdzie Zagłoba? To jest jak do Czechowskiego? Nie, przed. Kuchty dom był kiedyś. Dobrze. Ta ulica jest tak literę L. Drugie pismo do góry. Przepraszam. Czyli co, zapisze pani, że komisja sugeruje... No, jako doświadczenie sposób, a w ten sposób te ulice, które w końcu... Te małe uliczki to jest najlepsze rozwiązanie. No to nie jest tylko jedna ulica, jest sporo takich ulic. Ale takie mniejsze i ślepe ulice tak powinny się załatwiać. Tak. Nie, no tak, no to są dwie. Takie uliczki na Zagłoba, Góra i Zagłoba. Jest taka sugestia, jest propozycja. Będziemy myśleć po wszystko dobrze.
Drugie pismo do burmistrza dotyczy kwoty umorzenia 178 zł. Prośbę tu kieruję pani z Jasienicy. I powiem, o co tu chodzi, bo myśmy na komisji budżetowej już o tym rozmawiali. Były inwentaryzowane ponownie nieruchomości przez starostwo powiatu. I okazuje się, że niektóre budynki, jakieś tam stare komórki nie były ponanoszone. Teraz te wszystkie budynki ponanoszone zostały i starosta przysłał tutaj decyzję do urzędu, żeby wykupować należności dodatkowe. Ta pani się ta pani prosi, żeby tą należność w wysokości 178 zł umorzyć z tego względu, że ma ciężkie warunki, ma bardzo małą rentę i faktycznie tak jak tutaj rozmawia się z Mirkiem Szczotką, to są jakieś tam komórki, które są nieużywane. Czyli komisja się przychyla, tak? Komisja się do tego przychyla. Tak, jednak właśnie komisja przychyla się do wniosku. Wielka kwota, oby to nie spowodowało jakąś lawinę tych wniosków, co nie, bo to większość ludzi dostało te decyzje. Proszę bardzo, jeszcze i trzecie pismo. I trzecie pismo, to składaliśmy wniosek do burmistrza, nie, tak? Wniosek tak, tak. Do burmistrza. Nie do burmistrza, tylko do pani dyrektor. Do pani dyrektor. Do pani dyrektor. Przepraszam bardzo, ja ten wniosek od razu zaniosę na naradę dyrektorów i pani Jacza zobowiązała się. Do pani Gizińskiej. No zgadza się. I tutaj chodziło o dotacje na dodatkowe godziny, tak? Rozdysponowanie. Znaczy nie, chodziło o sposób realizacji. Się, no tak, chodzi o te środki, które zostały przeniesione na sesji, na dodatkowe godziny. Jest to wszystko tu rozpisane. Co w jakiej szkole będzie realizowane w ramach tego szkolenia? A, jest, tak? Jest. Tak, bo ja prosiłem. Ale nie przeczytaj, bo... To jest tylko dla mnie, czy dla komisji? Nie, dla komisji. No to ja się później z tym zapoznam, bo to... Ale komisja nie, tak? A ja mam przeczytać. Ale to nie jest, to może odczytajmy. Tam jest ogólnikowo, bo tam jest w ten sposób to napisane, że załóżmy ta... W ramach godzin podstawowych. No dobrze, to ja mogę przeczytać. Ja wszystkie zwroty oczywiście. Tak. Dobrze. Szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II. Cóż, obecnie w szkole realizowany jest projekt indywidualizacji nauczania równe szanse dla wszystkich uczniów gminy Tusz, w ramach którego zorganizowanych jest 1339 godzin zajęć 1-3 w ramach budżetu 2861 godziny dodatkowo oraz 70 godzin w ramach przeznaczone środki są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. No to jest ogólnik tutaj. To nie wiem. Tam na końcu czytaj. Szkoła Wstrykarz. W szkole podstawowej planowane są zajęcia wyrównawcze w klasie pierwszej, koło matematyczne. To jest konkretna odpowiedź. W klasie piątej, koło polonistyczne. W klasie czwartej, gimnazjum, koło matematyczne i przyrodnicze. W klasie drugiej zajęcia planowane są od drugiego semestru. Ta odpowiedź jest w miarę. Bo tam to jest tak chyba niejasno, bo tu są wymienione godziny karciane, my dzisiaj nie pytaliśmy godziny karciane, bo to wynikają z karty nauczyciela. Zespół Szkół Jasienicy. W szkole podstawowej planowane są zajęcia literackie i Akademia Zdrowia, a w gimnazjum zajęcia turystyczne i teatralne. Zespół Szkół Apostolickich. W szkole podstawowej planowane są koła matematyczne, polonistyczne, regionalno-patriotyczne i taneczne. W gimnazjum koło językowo angielski, polonistyczne, matematyczno-fizyczne, artystyczne i filmowe. Straszny rozrzut. Zespół Szkół Podkowińskiego w Mokrej w szkole podstawowej, koło matematyczne, w klasie szóstej polonistyczne, natomiast w gimnazjum zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, koło matematyczno-fizyczne oraz historii i WOS-u przygotowujące do egzaminów. Zofia Solarzowa w Miąsym, bo tu było Mokra Wieś. Zofia Solarzowa w Miąsym, logopedia, koło polonistyczne, koło języka angielskiego i przyrodnicze. Kozłach. Od 1 kwietnia dodatkowe z języka polskiego i matematyki, klasa 6, a po 1 kwietnia klasa 5. Gimnazjum w Tłuszczu, koło języka angielskiego, niemieckiego oraz matematyczne, a w następnym roku szkolnym, w zależności od zainteresowań uczniów stwierdzonych na podstawie badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w czerwcu bieżącego roku. Powyższa informacja została sporządzona na prośbę i tak dalej. Czyli rozumiem, że to jest tak. Było zapytanie, jest odpowiedź. Czy mamy panią Jadzie prosić, czy nie? Była propozycja, żeby nam kolejnej komisji, ponieważ ja bezpośrednio na radzie dyrektorów przedłożyłem ten problem i pani Jadzia podjęła od razu. Ale mamy odpowiedź. Dlatego się pytam. No to jest odpowiedź. Zobaczymy, jak będą realizowane po prostu. Ja mogę tylko wyrazić to, że jestem zmartwiony, że nie ma z fizycznych jakichś tam zajęć.
Tylko ja nie mówię pod kątem, bo ja pracuję w szkole, żebym ja miał te godziny, tak? Tylko Marko, że nie ma, tak. Bo człowiek się rozwija nie tylko intelektualnie, ale również fizycznie. Ale jeszcze jedna uwaga, panie prezesie, jeżeli pan pozwoli. To następny będzie wniosek bardzo prosty i zapytanie, to skoro tyle tych zajęć matematyczno-polonistycznych, to czekamy na dobre wyniki. Wyniki, efekty. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli... A skoro jesteśmy przy temacie szkół, może byśmy kontynuowali, że tak powiem, te wizyty w szkołach. No następną szkołę. Trzeba może zaplanować jakąś szkołę, nie wiem, czy kiedy mamy kolejną komisję. Za chwileczkę ustalimy. Dobrze. Dobrze. Koniecznie posłuchać, zobaczyć zajęć tanecznych, na przykład moglibyśmy się nauczyli czegoś. No ale to zajęcia taneczne, to niech oni się rozkręcą. Dobrze, okej. A ja myślę, że to chcę, żebyśmy do kolejnej szkoły pojechali. Ale to słusznie, bo podchwycił drugi temat. Tylko może tak w takim czasie, żeby nie wypadło jakieś tam jajeczko czy coś innego, prawda? Tylko w takim czasie roboczym. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdziemy do punktu następnego, pozwólcie, sprawy różne. Wolne wnioski. Zanim tu oczekujemy na Pana Tomka. Na Pawła. A, Tomek, rozumiem, sekretarz. Nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kalendarz i... Ja to pisem potem będę mógł sobie tam skopiować, tak? A można jeszcze raz przejrzeć ten? Mamy tyle czasu też. Chodzi nam o luty, prawda? Proszę bardzo, o luty. Ale my z lutym... Nie, 6 lutego mamy komisję. O godzinie 14. Możemy proszę sprawdzić. Tak. Jest. Czyli nie ma. Ustalone mieliśmy. Tak. Tylko pytanie, czy byśmy... Tylko pytanie, bo jeśli napisz szkoły, to godzina później, może inny dzień wcześniejsza. Masz kolego. A to może... 14. Nie, może w przerwę zrobimy, to ustalimy dokładnie. Tak? Bo gdybyśmy na jakieś szkoły mieli jechać, to 14 to jest później. No ale teraz w tym sezonie to nie, to później. Czemu? A jaki to sezon? No sezon taki, że no różnie to będzie. No już jest po semestrze. A jaki sezon? Podsumowania pierwszego semestru, jest nowy semestr. Ferii jeszcze nie ma. Wiesz, już jest drugi semestr teraz, już można spokojnie. Dobrze. Tylko musimy ustalić. Dobrze, to ustalić. Dobrze. Proszę Państwa, w takim razie... Po przerwie ustalimy sobie następne nasze spotkania. Terminy. Proszę Państwa, ponieważ Pan Sekretarz wyjechał, a chciałbym, żeby w obecności, mowa do punktu 4, prawidłowo nadać tok powołania spoczego komitetu, tak wszystkie komitety, które były pomniki, czy tam inne jakieś uroczystości, były powołane jak 150-lecie kolei i tak dalej. Stąd chciałbym, żeby dowartościować tych mieszkańców, i w obecności prawnej sekretarza. Czy przekładamy ten punkt na następne nasze posiedzenie? Chyba tak w tej sytuacji. No bo żeby potem nie było coś jakichś tam... Tak. Dobrze, czyli przekładam. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie jeszcze w sprawach różnych, więc tak, uwagi do protokołu, czy mamy jakieś? Nie ma. Nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwolę sobie zaprosić całą komisję. Każdy z Państwa dostał, ja bardzo proszę, na 6 lutego na spotkanie samorządowe w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Następnie zapraszam wszystkich, no nie wiem, bo dopiero wziąłem kserokolorowe z Domu Kultury, nie poczułem jeszcze zaproszeń, tuż parę minut przed. Przepraszam bardzo. Słuchajcie panowie, mamy 6 lutego, czwartek, o 14 mamy komisję, a o 17 mamy spotkanie, o którym pan przewodniczący wspomniał. Dlatego mówię. Dlatego ja wracam do tego, żebyśmy tutaj nie zrobili sobie kolizji. A jeszcze co gorzej, ja mam o 11 sekcji emerytów, rencistów, spotkanie, o 14 komisja, o 16 zbiera się chór, a o 17 co wychodzi. Tak, no właśnie. No mnie to nie przeszkadza. Ja nie przeszkadzę. Nie będziesz... No ale to w przerwie, nie chcę pana wiązać. Tak jest. No dobrze. Wniosek ustalamy, terminarz przerwie. Nie, bo tylko tego poruszył, dlatego ja proszę. Dobrze, a więc serdecznie zapraszam wszystkich 13 lutego o godzinie 16. Ja będę się starał szanownej komisji dostarczyć zaproszenie na wystawę
z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego w Tłuszczu działają dwa koła, trop i czajka. Ja to wystawę już przygotowałem w 90%. Czekam tylko na trofea od myśliwych, no i sprawy organizacji. Przepraszam? 16. Państwo otrzymacie te zaproszenie. Dobrze. Również zapraszam, już w tej chwili zatwierdzony jest termin 28 lutego o godzinie jeszcze... też o godzinie 16 wystawa Mongolia. To jest naszego podróżnika, rzeźbiarza, doskonałego twórcę, pana Piotra Maciejuka. Pawła? Piotr. Tak jest. Ten pan miał wcześniej, dużo wcześniej miał wystawę, ale różne rodzaje problemy wynikły. Trudności nie badam jakie, nie przedkładam jakie, nie badałem tego. W każdym razie tuż z Nowym Rokiem ustaliliśmy, ja materiał miałem już przygotowany w 50, ale bez autora, bez podróżnika nie odważyłem się to w jakiś sposób. Chodzi o to, żebyśmy również znaleźli czas i przybyli. A tu kolega jeszcze bardzo mi prosił, żeby zaprosił do Postolski, żeby kto tam ma znajomych, żeby na śpiewy chóru, no, bo w Jasienicy z Radnych. Trudno mi zapraszać kolegów, koleżanki na koncert. Ale może mają kogoś znajomych. Do kościoła, no bo każdy jakoś tam się poczuwa. Ale a oczywiście, że chór miejski już po raz trzeci wystąpi w naszym dekanacie z kolędami. Pierwsze to było były kolędy zaprezentowane z koncertem włącznie w Tłuszczu naszym tutaj, dalej w Jasienicy tydzień temu, 26. I 2 lutego o godzinie 10.30 zapraszam jak najbardziej do Postolisk. Dobrze. Czy jeszcze mamy w sprawach po punkcie 6 różnych jakieś sprawy? Nie. Znaczy ja mogę tylko powiedzieć, że odnośnie lodowiska. No, chciałem się zapytać, ale to... No, byłem tam. I? W tym tygodniu ma zostać uruchomione. Dostałem informację. Tylko pogratulować. Znaczy, wiesz, no, tak jak była nasza sugestia, błąd jest taki, że nie zrobione było to troszeczkę wcześniej, tak? Wtedy, kiedy była możliwość sprawdzenia... Sugestia była taka, żeby złożyć i czekać na taką pogodę. No, dobrze, no, jest i mam nadzieję, że... To się okazało, że przy składaniu zabrakło się tam, było... Dodatkowych tam, tak? Nie, uszczelek, ale czy zabrakło być, uszczelek, co nie? Czy to nie powinno być najdalej 1 grudnia składane? No, w tym roku tam pogoda. Ale ta pogoda była wiosenna. Słuchajcie, zostawmy to administratorowi. Chodzi o jaką rzecz, że ja się, żeśmy się umawiali tylko tego, ja też właśnie z Radkiem mówiliśmy, że żeby ktoś się nam tego nie poniszczył, wiesz o co chodzi. Dobrze, ale pytanie... Problem urządzenia. Te rurki są jakieś tam aluminiowe, czy tam powiedzmy, wiesz, na pewno aluminiowe, komuś by to mogło się przydać. Tutaj okazało się, że tam zabrakło tam kilka uszczelek, których było ciężko dostać i cały dzień prawdopodobnie ci co składają, tych uszczelek szukali, ale dostałem informację od gościa, który tam był, że w tym tygodniu ma być uruchomione. No tylko mówię, że mogę to zrobić w czasie, bo ciepło, bez problemu, spokojnie. Pewnie na ferie były. No, myślę, że tak musi być, bo tam firma zewnętrzna to robi i po kolei. Teraz już nagle wszyscy chcą składać. Ale ja nie wiem, czy teraz tak zaczęli przyspieszać, bo w stacji Tłuszcz napisane było, że lodowisko nieczynne, czy o co chodzi, ale ja mówię, że... Nie, harmonii jeszcze... Ale poczekaj. Ja ci powiem. Ale słuchaj, mówiłeś, nie przerywałem, no, pozwól mi się wypowiedzieć, odchodzi. Powiedziałem 4 słowa i już przerywasz odpowiedź. No, przypominam, że to komisja ma też kulturę w nazwie. Kwestia jest następująca. Lodowisko, to które mamy, Biały Orlik, ono działa według instrukcji od do plus 10 stopni nawet. Jeśli mielibyśmy lodowisko, które jest czynne przy temperaturach ujemnych, to szkoda Białego Orlika, to w dawnych czasach, jak chodziliśmy do podstawówki w Tłuszczu, co niektórzy, to pan świętej pamięci, pan Wołosiewicz szlauchem wylał lodowisko i nie był potrzebny Biały Orlik. Tutaj cała idea była taka, że to mogłoby już działać. Ja już nie mówię, że na początku listopada, ale powiedzmy od 1 grudnia. Dzieciaki, jak były święta Bożego Narodzenia, przez 2 tygodnie miały wolne. Nie chodziły do szkoły przez 2 tygodnie. To, że to lodowisko nie działało wtedy, to jest
jakieś kuriozum. No, tu się nie rozumiem, tylko że chodziło o to też, myślę, że w tamtym roku przy plus tam 6, rozumiesz, to wszystko zaczęło się rozpuszczać. Praktycznie te agregaty, niby to w instrukcji jest, jak ty mówisz, że do plus 10 powinno działać, a te agregaty po prostu nie dawały rady. Tworzyły się kałuże, woda i wiesz, i to praktycznie różnica temperatur powodowała pękanie tego lodu. I robiły się różnego rodzaju właśnie pęknięcia, to było zagrożenie dla dzieciaków. Bo praktycznie ktoś tam wpadł i przeskarczył sobie rękę, a to nogę i był problem z tym. Zobaczymy, no, w tym roku zobaczymy, jak to będzie. Proszę Państwa, coś jeszcze mówiłeś? Proszę Państwa, to są szczegóły, to co Pan powiedział. Firma, która to robi, tak jakbyśmy się przypuszczam, że może, być może miała to zgłoszone wcześniej, to trzeba by jeszcze Panu Dyrektorowi się zapytać. Dlatego, że ten człowiek, który to robi, powiedział, że robią to po kolei. Działa, nie działa. Wołowin, tłuszcz, tam legionowo i tak dalej, mają tyle tych lodowisk do złożenia w tej chwili, że po prostu... Ale krótko, jak... Kolega ma taką wiedzę, to Skoda firma, czy tu jacyś pracownicy? Firma. Dobrze, dziękuję bardzo. Fachowe sprawy, popieram głos pana Waldka. Zostawmy fachowcom, dyrekcji, a my jesteśmy od tego, żeby wszelkie uwagi, jakie odnośnie działań, wnioskować do dyrekcji. Proszę Państwa, w takim razie wyczerpaliśmy ten punkt. Przechodzę do punktu trzeciego. Impresje plastyczne poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Proszę Państwa. Nawiązuje do poezji Tuwima. Nasze gimnazjum organizowało, który 34 rok, powiatową imprezę. Nie, to znaczy powiatowa to jest pierwsza chyba. Czy druga. Ale jest to tam. Wspaniale wypadła ta impreza. Na plus komisja się spisała. Bo zaistnieliśmy, wypromowaliśmy i pracę i rady, i pracę wkład tłuszcza, stąd... Mogę na chwileczkę. Mógłbym poprosić na 2 minuty, przepraszam bardzo, że wtargnąłem. W każdym razie ja bardzo bym prosił, ponieważ jest to 10. edycja Impresje Plastyczne poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Rozwinięta została po wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i nie pamiętam, 4. czy 5. raz włączone były gimnazja, w całym powiecie, i na uzgodnieniu z głównym organizatorem zespołu szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu oraz panem starostą rozszerzamy działalność, udział w imprezach plastycznych poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wszystkich gimnazjów. Ja proponuję, byśmy objęli również burmistrz objął patronat, a my tak jak zrobiliśmy to w Gimnazjum Królowej Jadwigi w Tłuszczu, również fundowali 1, 2, 3 nagrody, żebyśmy po prostu w jakiś sposób zaistnieli. Co Państwo na to? Ja przygotowuję wystawę, 10 wystaw najlepsze prace i to 10 cykl, żebyśmy pokazali, zaistnieli. W tej chwili nie mogę tutaj dokładnie określić, bo starosta już przesunął termin, było o godzinie 10, już uzgadniałem przesunięte. W najbliższym czasie podam wszystko dokładnie, włącznie z regulaminem i ze wszystkim. Co Państwo na to? Czy włączymy się? My się zawsze włączymy, tylko moje pytanie brzmi, bo tu Pan Przewodniczący powiedział, że promocja, tak? Tak. Starosta i ten, tylko tu wiadomo, że chodzi również o środki finansowe. Żeby dobra była impreza, żeby impreza dobrze wypaliła, to trzeba jakieś środki finansowe na to przeznaczyć. Moje pytanie brzmi, ile tych środków przeznaczy Pan Starosta, ile przeznaczymy my jako komisja, czy jako gmina, żeby takie... Nie rozmawiamy na ten temat. A w ogóle jakie są potrzeby? Jakie są potrzeby? Starosta, ta sprawa jest całkowicie organizacji, bierzmy na siebie obowiązek. Jest, prowadzi główny organizator zespół szkół gminy. Aha, to jasne. Natomiast my włączymy się tylko fundując 2, 3 nagrody. Jako komisja. Jako komisja. Bardzo. Ja sugeruję gimnazjum. W tym jedno chciałbym, żeby to było nasze gimnazjum. Ale nie, bo teraz nie wiem, no bo Kamil Baczyński to jest patronem zespołu szkół gimnazjalnych. Tak. Wszystkie szkoły z naszego powiatu uczestniczą. Od początku.
3 czy 4 lata włączone były gimnazjum. Potem wycofane ze względu na to, że zespół szkół nie dał sobie rady czy problemy. No to może zróbmy tak jak wtedy, że znowu nagrodzimy z terenu gminy. No z terenu gminy, no mówię, no komisja jak najbardziej, no dlaczego nie? A kto tam z nauczycieli to organizuje? Pani Żmudzka pewnie? Pani Żmudzka, głównym organizatorem jest. No tam siła taka... No to jest marzec? Nie, kiedy to jest? Już powiem, to już jest ustalone ze starostwem. Bo tylko powtarzam, nie daje zaproszeń. Nie wiem, czy to... 20 marca o godzinie, skreślą się, to prawdopodobnie 13. Ja uważam, że taka forma, jak ostatnio przyjęliśmy, nie jest złą formą i jakoś jako komisja tam istniejemy i wspieramy takie inicjatywy. Kto załatwia to? 20 formalne? 20 marca, tak? Ja załatwię. Tak? No, pracuję przecież w tym budynku, także to mogę z panią Ewą Żmudzką. Dowiedz się, jak to jest w niebezpiecznej kategorii, żebyśmy wiedzieli, czy no jedno, właśnie o to chodzi. Regulamin, muszę się zapoznać z regulaminem. Nie, informuję, tylko i wyłącznie gimnazja. Nie włączajmy się do liceum, bo może... Nie, do liceum nie. Ja mówię, zapoznamy się z regulaminem, zapoznamy się, jakie są kategorie wiekowe. Ale co ty do gimnazja, bo ja trochę nie rozumiem, co pan mówi. Jeszcze raz mówię. Imprezy plastyczne, oddzielnie szkoły licealne, czyli ponadgimnazjalne, i oddzielne gimnazja. No i dlaczego tylko jedna kategoria. Dlaczego się mamy włączać w to lub się nie włączać w to? Nie rozumiem trochę. Do liceum się nie włączamy, bo to jest budżet starostwa. Nie, dlaczego my mamy się... Ale przecież jeśli my kogoś nagrodzimy, to to będzie dzieciak, mieszkaniec naszej gminy. My nagrodzimy dzieciaka, a nie... Ale, panie prezesie, no ostatnio nagrodziliśmy... Właśnie dobrze, to kolega mówi, nagrodziliśmy. My fundujemy nagrodę dla mieszkańca. Na mieszkańca, czy tam ucznia? Ucznia z prawem gminy, no. Dobrze, ja zasugerowałem plastycznie, ponieważ się drugi raz włączają nasze gimnazja z całego powiatu. No tak. Natomiast jeśli się włączycie do innego, to jest w zasięgu programu starostwa. Ale nie, panie przewodniczący. My fundujemy nagrodę dla najlepszego tłuszcza, znaczy z gminy tłuszcz. I a co będzie chodził do ogólniaka czy do gimnazjum? Dobrze. To o to chodzi chyba, tak? No bo ja już teraz nie rozumiem. Poza tym przypomnę, że... Ja jestem za tym... W gimnazjum nie startują w recytacji. W gimnazjum nie jest poezja śpiewana. Nie startują. Przepraszam. Dobrze mówię. Nie startują. Startuje tylko licea. Czyli jak będzie wygra na przykład z Urly czy z Radzymina, no to wtedy co w tłuszcz odpadnie, no i co wtedy? Ale nie odpadnie, my przecież wtedy, niezależnie od tego, że tam sobie żyje i pracuje, to my sobie nagradzamy osobno. Dobrze. Tak jak był naszego, znaczy ucznia, który, nie wiem, formuje gminy, miasto i gminę tłuszcz. Tak, ucznia z terenu gminy, który uważamy, że się wyróżni. Dwoje, troje, tak, a my jedno dostaniemy. Musimy... Ale nie mów mi tak otwarcie, jeżeli tylko dla mnie. A dlaczego? Dlaczego? Tak. No oczywiście, że tak. Ale bo są nagrody skupowane przez starostę. Tak, to jest indywidualna nagroda Komisji Oświaty. Krótko, włączamy się. Włączamy się. Komisja włącza się. Jedno, dwie, trzy. Panie kolego. Jedno czy dwie, trzy nagrody. A to ustalimy. Panie kolego, ile wtedy gimnazjum 600 zł? Ile to było? Pytanie? Nie było 600. No było 600. 600 zł. 600? Tak. Bo o co chodzi? Chodzi mi o taką rzecz. To teraz my będziemy finansować, a musimy tak zrobić wyrównać, bo kolega wtedy płaci za komisję. No to jest... To trzeba w trakcie roku wyrównać. Dobrze, to damy radę. Czy to jest jedyny konkurs przewidziany do końca, znaczy powiedzmy roku kalendarzowego, o którym pan... Nie, nie. O co mi chodzi? Chodzi o to, żebyśmy my zaistnieli na szczeblu powiatowym. Natomiast drugie konkursy, które będzie 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga, będzie dopiero ogłoszone za miesiąc. Już w tej chwili poszło przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale nie wiem, czy zaistnieje taka potrzeba. Ja będę rozmawiał z panem radnym dyrektorem i wtedy dopiero przedłożę. Ale mi się wydaje, że też chciałbym, żebyśmy my zaistnieli przy tym drugim też konkursie Oskara Kolberga. No ale to terminu na razie nie mam. Nie ma. Nie mam, razie, ale no my jesteśmy komisją po to, żeby wspierać takie inicjatywy, więc włączamy się w każdą praktycznie, a w jakiej formie to my ustalimy, w jakiej formie to wszystko. No. I ile, i co, dobra, jaką jasne. Nagrodę, to jest techniczna sprawa. Do marca jeszcze mamy. Czyli tu kolega nawiąże z panią Żmudzką. Z panią Żmudzką, ja sobie zapiszę. Tak. Ma ona cały regulamin opracowany, ja byłem odpowiedzialny za konkurs, za regulamin plastyczny, także bez problemów i nie ma żadnych tutaj. Ja serdecznie dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś sprawy dodatkowe?
czyli tak, punkt czwarty, sprawę powołania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Rudnikach. Przysyłamy na następne posiedzenie. Kogo mamy prosić na następne posiedzenie? Panią dyrektor, tak? Ale nie, panią dyrektor, co my jutro mieliśmy rozmawiać o tych ustaleniach. Ja mówiłem, pani dyrektor jest chora. Pani dyrektor, w związku z tym, że zmieniliśmy termin komisji, to dzwoniła do pana przewodniczącego, że w tym terminie akurat nie może. No to nie możemy, no, nie jest chora. Nie. No nie wiem, no, my byśmy chcieli się dowiedzieć, jaki będzie ten plan tych kulturalnych imprez. Tak, żeby się tam załóżmy nie nakładało jedne na drugie, żebyśmy my jako komisja... Dyrektor Centrum Kultury. Ustalimy termin. To już 6 dnia nie ma mowy, bo ona będzie... Za dużo będzie. Panią Rostek? I panią Kasię? Do związku z tym projektem. No panią Nostek, no bo tam trzeba było właśnie kogo odmawiać. No, potrzeby finansowe, tak? Wcześniej nie zgłosiła tego, ale... No na to teraz chyba wynik. No to teraz wynikiem. Nie, nie, wcześniej, tak, faktycznie. Ale wcześniej, ale ja mówię, bo to projekt tego realizowałem, tylko że mówię, teraz niech pan przedstawi i oszacuje koszty. No, takie to... no, dobrze. No, trwa od grudnia. Czy jeszcze jakieś uwagi mamy? 1 marca jest taki jakiś tam Dzień Żołnierzy Wyklętych. To u nas tak na razie tego nie. Ja w roku ubiegłym uczestniczyłem. No ja też byłem, pamiętam, no, tak, wtedy tak. Ale nie, no właśnie gdzieś tam mi się tak obiło uszy, bo ja nie bardzo tak te terminy pamiętam, ale wydaje mi się, że... Ale to nie, na razie trzymam się tego, co mamy zapisane. Dobrze. W takim razie pozwólcie, że zakończymy, tak? Tak. I ustalimy termin i tu pani Karolinę podamy, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim za uczestnictwo w aktywnym posiedzeniu.